grafici o oszustwie wobec cudzoziemców, to są firmy prowadzone przez Ukraińców i przez Rosjan. I możliwość wykupienia u nas spółki, która już ma jakąś historię, za 5000 zł, po prostu kupienie podmiotu w Polsce z pewną historią, jest to rzecz bardzo łatwa do zrobienia. I przyznam szczerze, że w ostatnich latach głównie prowadzę kontrolę w momencie, kiedy wpływa skarga wobec takich pracodawców. To jest bardzo przykre. To są spółki, które mają adresy zakładane w biurach wirtualnych, więc nie ma prawie żadnego kontaktu z tymi pracodawcami. Osoby są wysyłane w różne miejsca w Polsce, bardzo często też za granicę, do Republiki Czeskiej, czy do Królestwa Belgii. Po pierwsze, czynności kontrolne są bardzo utrudnione, a jeżeli już się udają, to ze względu na to, że te osoby, które zarządzają tymi spółkami, w ogóle w Polsce nie przebywają, jest wielki problem z jakimkolwiek ukaraniem. W sytuacji, kiedy nie mamy możliwości ukarania, nie można zastosować tego mechanizmu, który mówi o tym właśnie, że jeżeli ktoś już został przez nas ukarany, nie będzie mógł powierzyć pracy cudzoziemcom. W momencie, kiedy państwo za naszej wschodniej granicy zwracają się do nas o poradę, więc znaczy o pomoc, tak? Tutaj dobrze by było przyjść z kimś, kto porozumiewa się w języku polskim na tyle, by móc złożyć pewne wyjaśnienia. Bardzo duży problem jest też z adresami do korespondencji. Tak. Państwo składacie skargę, bardzo często nie jesteście w stanie od nas otrzymać odpowiedzi, bo nie są wskazywane adresy. Ja nie będę tutaj ukrywać, że pojawiają się tacy, wtedy już na pewno nie pracodawcy, bo są to zleceniodawcy, którzy celowo powierzają pracę cudzoziemcom, wiedząc, że mają właśnie oni zdecydowanie mniejszą wiedzę na temat swoich praw. I no, brzydko mówiąc, celowo się zgadzają się na pracę cudzoziemców. Jeżeli chodzi o przepisy, to te przepisy w 2018 roku też zostały znowelizowane w taki sposób, by pracodawcy, którzy zostali przez nas co najmniej rok ukarani za nielegalne wywieszenie pracy, nie mogli cudzoziemców zatrudniać, tak? Więc żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że stale mają problem z przestrzeganiem prawa w stosunku do osób cudzoziemskich. Jeżeli chodzi o firmy, które są na takich naszych wewnętrznych czarnych listach, bo oczywiście nie może powstać taka lista oficjalna, tak? To już sami pracownicy i to jest właśnie też bardzo ważna rzecz, żeby przed przyjazdem do Polski jednak zweryfikować tego pracodawcę, co mogą robić sami zatrudnieni, prowadząc na przykład tak jak za pośrednictwem państwa, czy takich portali typu GoWork czy tych podobnych, żeby opinie o takich pracodawcach, którzy nie przestrzegają prawa, upowszechniać, tak? Żeby ktoś, kto przyjeżdża do naszego kraju, miał wiedzę, do kogo trafił. Żeby ta świadomość była przed przyjazdem, a nie w sytuacji, kiedy no, ktoś pojawia się w Polsce i nagle się okazuje, że albo pracuje za darmo, albo pracuje bez umowy, albo w ogóle nie ma pracy. Już osoba niestety trafiła na takiego pracodawcę i zmuszona była wyjechać do Ukrainy na przykład, tak? Jeżeli ona będzie pisać w języku polskim i złoży jakieś takie zgłoszenie, tak, w języku polskim, żeby było to zrozumiane oczywiście dla inspekcji pracy, jakie dokumenty, jakie dowody ona musi przedstawić, dlatego żeby po prostu chociażby dodać do tej sprawy, tak? Bo ja rozumiem, że państwo będziecie tym zajmować. Z czego taka osoba ma zacząć, tak? To mogą być
wszelkie pisma, dokumenty, które uprawdopodobniają fakt wykonywania pracy dla danego pracodawcy. To, co dla nas jest tak na dobrą sprawę najważniejsze, żeby taką kontrolę móc przeprowadzić, to jest zgoda na wyrażenie, to jest wyrażenie zgody na to, by myśmy idąc do takiego pracodawcy mogli powiedzieć, że jest to kontrola związana ze skargą tej i tej osoby. Bo co z tego, że ktoś nam prześle wszelkie dokumenty stwierdzając, że taka osoba pracowała, jeżeli ja nie mam zgody na ujawnienie. Przychodzę do pracodawcy, który, to już zresztą panu mówiłam, przychodzę do pracodawcy, który wie, że postąpił wobec danej osoby niewłaściwie. Poproszę go o dokumenty związane z powierzaniem pracy wszystkim cudzoziemcom w okresie, dajmy na to, od stycznia do marca, tak? Bo wtedy ta osoba pracowała. To on wiedząc, domyślając się, po co ja przyszłam wobec której osoby nam przyznało, on mi tych dokumentów nie pokaże. A ja nie mogę w tym momencie powiedzieć, że tutaj jeszcze przecież jest ta osoba, wobec której to naruszenie nastąpiło, która złożyła skargę. Wtedy mam zupełnie związane ręce. Więc tak na dobrą sprawę w takiej sytuacji najważniejszym jest wyrażenie zgody na ujawnienie.